będę musiał uruchomić wideo. No więc puszczam. Uwaga. Ask you about the issue of anti-Semitism historically in Poland and how it may relate to what the Polish people are doing for the Ukrainian people now. Poland has very painful memories for World War II. Your country has its own history even before that. Pogroms against Jews, concentration camps during World War II, banishing Jews in 1968. Do you think that part of the incredible generosity that Poles are showing right now to Ukrainian refugees is somehow a way to make up for some of those wrongs? My wiemy, co to znaczy śmierć. We know what death means. We know what the extinction means. And the pictures from Bucha, I'm sure they made a shocking impression on the Poles because they recall the most horrible things, what elderly Poles remember from the Second World War, what Nazi Germany was doing here in the territory of Poland against our neighbors, against the Jews who had been living in our country together with us for hundreds of years, for almost 1,000 years. Because that was the length of the Jewish culture in Poland. So these cultures were developing side by side, living together on this land. And they were living next to each other. So our coexistence here with the Jews here in the territory of Poland is a many centuries long history. Now Germans came here in 1939 and they destroyed this tradition. They built on our occupied lands concentration camps where they murdered the Jews. And in Poland, Poles were punished by death for helping Jews. Whoever was hiding Jews, whoever helped Jews, whoever cooperated with them, who gave them food, those people, all of them, were punished by death, entire families. This is how the Ulma family, among others, died. They have got their museum in Markowa. They, Germans killed a pregnant woman, her husband and five children just because they were hiding Jews at their home. Poles today have got the biggest number of trees. Remembers trains in Yad Vashem Center. Why? Because the biggest number of Poles kept Jews, sheltered Jews in their homes, and the biggest number of Poles died for helping Jews. It was a dramatic time for us. 6 million Polish citizens died of Jewish nationality. To us, it was a horrible tragedy. And because of that, we know perfectly well what it means when somebody is exterminating another nation. And that is why, among others, I think many Polish people today are helping Ukrainians so much, because it is possible, because helping is not punishable by death, because quite on the contrary, for helping you receive gratitude. On the other hand, the world is saying, Poles, you are doing the right thing. And that is why people are providing this assistance. Only in the Second World War, during the Second World War, many people were afraid because such help was punishable by death. But today they open their hearts and they help just because helping is possible. Dobrze, no i Przemku, proszę Ciebie teraz o komentarz, zarówno do pytania tej pani Dejny Basz z CNN-u, jak i odpowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy. Tak, tak w telegraficznym skrócie, o czym tam była mowa, tak? Generalnie pani Basz, do której sobie za chwilę przejdziemy, próbowała insynuować, w zasadzie narzucić taki styl rozumowania, czy prezydent Duda nie uważa, że obecna postawa Polaków jest pewnym rodzajem naprawienia krzywd, które Polacy wyrządzili Żydom podczas Holokaustu. No, oczywiście prezydent Duda zamiast zaatakować za tą perfidną wypowiedź panią Dasz, to przeszedł do, jak podkulił ogon i zaczął oczywiście tłumaczyć się z tego, że przecież tutaj Polacy i Żydzi współistnieli, tworzyli kulturę wspólną, tradycję, no i hitlerowcy to wszystko wzburzyli, a myśmy Żydom pomagali. Tak mniej więcej ta wypowiedź wyglądała. Tam też wspomniał o tej zbrodni w Buczy, na którą my patrzymy i tak dalej. No, co natomiast powinien prezydent Duda powiedzieć? No otóż ja uważam, że jeżeli byłby istotnie mężem stanu i czułby i myślał po polsku, to przede wszystkim powinien przestać się tłumaczyć w taki sposób. Powinien wykazać tej dziennikarce,
bo ona być może jako Żydówka jest niedoedukowana, tak, to jest też osoba pochodzenia jak żydowskiego. Jak to, ale jakże to, to taka bezczelna i to osoba pochodzenia żydowskiego, no, no nie, niemożliwe. No, no jak to tak może być? No więc ona być może jako Żydówka jest niedoedukowana. I cóż, prezydent Duda powinien wskazać, jak Żydzi na przestrzeni dziejów byli wypędzani z wszystkich państw europejskich i to nie tylko wypędzani, bo tam istotnie dochodziło do pogromów. Tam istotnie dochodziło do pogromów. I my jako Polacy ich przyjęliśmy. Tutaj właśnie w, nie w imię tego, że przyjęliśmy ich dlatego, że patrzyliśmy, nie wiem, na jeszcze inną tragedię innych narodów albo spowodowaliśmy ją tak, jak ona by chciała to nam insynuować i w związku z tym przyjęliśmy tutaj Żydów. No nie, po prostu będąc chrześcijanami udzieliliśmy im gościny. Za tą gościnę odpłacili się nam fatalnie. Na przestrzeni dziejów przykładów jest bardzo wiele. No, chociażby możemy sięgnąć do czasów potopu szwedzkiego, do czasów zalewu komunistycznego w Polsce. Zaborów. Tych przykładów jest ogrom. Część z nich wymienia Teodor Jeske-Choiński w książce Poznaj Żyda, o której za chwilę sobie porozmawiamy. Ale mimo tego udzieliliśmy im wsparcia i pomocy, tak? Mimo tego tej ich niewdzięczności, tej ich zdrad, które doprowadziły niejednokrotnie do katastrofy narodu polskiego i do nawet można powiedzieć eksterminacji niektórych członków tego narodu polskiego, no na przykład denuncjacja Trauguta, tak? No to, to podczas II wojny światowej, kiedy groziła nam za to, groziła Polakom śmierć za pomaganie Żydom, myśmy pomagali. Ale dlatego pomagaliśmy, że tym się różnimy właśnie od ludzi opartych na, od ludzi, którzy opierają swoją moralność na Talmudzie. I tak powinien jej powiedzieć i skwitować to jeszcze tym, że nie rozumiem, dlaczego pani jako osoba pochodzenia żydowskiego o tym nie wie. Jeżeli my nie zaczniemy atakować, to niestety zawsze będą nas gnębić w taki sposób. A to, co się dzieje, to jest spełniająca się przepowiednia Izraela Singera, który powiedział, że Polska tak długo będzie upokarzana na arenie międzynarodowej, dopóki nie spełni roszczeń żydowskich. Roszczenia żydowskie nie zostały spełnione i my jesteśmy wciąż atakowani i wciąż upokarzani w ten sposób, a niestety polskie władze się do tego przyczyniają swoim... Tak, czyli prezydent Duda udziela wywiadu, który miał dotyczyć wojny na Ukrainie między innymi, a tu tymczasem pojawia się oczywiście wątek żydowski i Polacy znowu się muszą tłumaczyć, tak? I mówić, jak to wspaniale koegzystowaliśmy. No nie koegzystowaliśmy wspaniale. Ja też tutaj dołożę od siebie coś. Wielokrotnie mówiłem, no za to między innymi straszliwie obraził się na mnie i zaczął mnie szkalować. Ja tylko jeszcze dokończę, profesor Jerzy Robert Nowak, że no jak ja tutaj tak mogę, bo tu trzeba z Żydami rozmawiać. A ja twierdziłem, że nie, że z takimi kłamcami się nie rozmawia i dość już tego ciągłego tłumaczenia się, tak? Właśnie takiego właśnie jak tutaj Andrzej Duda, prezydent, zastosował. Żydzi go atakują, tak? A on wyciąga te już zgrane karty. O, ale będziesz myśmy ratowali Żydów, tutaj rodzina Ulmów, tutaj nasze drzewka Jadwaszem są najliczniejsze. No nie, to nie tak, to już dość tego, tak? Bo to jest cały czas, proszę Państwa, granie na ich zasadach. Oni atakują, a my się bronimy. Może ja jestem cały czas zwolennikiem tego, żeby wyjść z tych okopów i zacząć strzelać do nich, nie, że tylko oni strzelają do nas. I proszę Państwa, czas na kontrofensywę. My atakujemy i oni się teraz powinni tłumaczyć, tak? Książka Mord Rytualny w Rzeszowie, śledztwo historyczne. Książka Mędrcy Syjonu, Nowe Otwarcie. Atakujmy ich i niech oni się tłumaczą. Czas na to najwyższy. Dość już tego, że tylko Polacy mają się przed nimi, nie wiem, kajać i tłumaczyć z tego, że nie są wielbłądami. Czas się tłumaczyć z tego, że oni się powinni teraz tłumaczyć z tego, że rzeczywiście są tymi wielbłądami. Tak, tak. Byli tutaj gośćmi, zostali, mówię, przyjęci spod ogromnych pogromów, które się przetaczały przez całą Europę. Tutaj to ich nie spotykało, tam czasami były jakieś ruchawki, które wynikały najczęściej z ich megalomaństwa i pychy,
Natomiast absolutnie tutaj mogli sobie egzystować bez większych problemów. Niestety odpłacili się nam w sposób koszmarny. No tak, pan... więc ja tutaj mówię jasno. Jeżeli ktoś do mnie wyskoczy z tematem jedwabnego, tak, pogromu w Jedwabnym, no to ja nie tylko będę mówił, że tam mordowali Niemcy, ale powiem, ale chwileczkę, ale Żydzi mordowali Polaków w Brzostowicy Małej, tak, albo w Koniuchach. Jeżeli ktoś mi wyskoczy z pogromem Żydów, nie wiem, w Kielcach albo w innej jakiejś tam, nie wiem, Odessie, no to ja powiem, ale chwileczkę, a pogrom chrześcijan w Jerozolimie, tak, w 614 roku, to się nie liczy, a pogrom żydowski, pogrom Greków na Cyprze w czasie tak zwanego powstania Kwietusa, albo w Aleksandrii, no to co, mało było, albo mordowanie przez Żydów chrześcijan w czasie powstania Szymona Bar Korpy, tak? To co, tego nie było, tak? No więc tak trzeba z nimi grać i wtedy... Możemy oczywiście wymienić... Oczywiście, że nie będą nas za to lubić, jasne, ale trochę może nabiorą szacunku dla tego przeciwnika. A tak, jeżeli my się cały czas im podkładamy, jeżeli my z nimi dyskutujemy tylko i wyłącznie na ich zasadach, no to my będziemy przegrywać i nas nie będą szanować. Tak, oni nie tylko nas nie lubią, ale i nas nie szanują, tak? Ale ja powiem więcej, ale oni mają rację w tym, że nas nie szanują. No bo jeżeli my się podkładamy i gramy na ich zasadach cały czas, no to jak można takiego...